Całe rodziny w sobotę przyszły do szkoły w Ostrowitem. Wszystko za sprawą miejscowej podstawówki i gimnazjum, które połączyły się, by zorganizować Dzień Rodziny. Słoneczna pogoda i ciekawe atrakcje sprawiły, że szkolny teren szczelnie wypełnił się dziećmi i ich rodzicami. O imprezie mówi Jadwiga Wojtak, dyrektor szkoły podstawowej w Ostrowitem. Spotykamy się dzisiaj na uroczystości obchodów Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, ponieważ w tym roku szkolnym wspólnie organizujemy ten Dzień Rodziny. No, naszym działaniom będą towarzyszyły różnego rodzaju działania, rozgrywki sportowe. Są też klauni, którzy będą zabawiali publiczność. Poza tym będą prelekcje. Pierwsza z nich to będzie na temat właśnie kampanii antyrakowej, którą poprowadzi dr Małgorzata Natywa, specjalista w zakresie mikrobiologii, jak również pani Marzena Fedorowicz, pani doktor również, która będzie prowadziła też warsztaty na temat przygotowywania kosmetyków. No poza tym co jeszcze? Jakie atrakcje dla dzieci i młodzieży są przygotowane? No bardzo, bardzo dużo konkursów. Oprócz konkursów sportowych będą różnego rodzaju takie rozrywki, konkursy Hyde Park. Również naszym działaniom tutaj towarzyszy jak zawsze Sanepid, który też przygotował mnóstwo atrakcji, mnóstwo konkursów. Tradycją jest, że te atrakcje są darmowe dla wszystkich uczestników, jak jest w tym roku. Dokładnie tak jest, wszystkie są darmowe, łącznie też z kolacją, z kawiarenką, gdzie jak najbardziej młodzież i ze szkoły, i z gimnazjum będzie mogła skorzystać. Skoro są darmowe, no szkoła musi jakoś za to zapłacić. Kto wspiera finansowo tę imprezę dzisiejszą? Jak zawsze każdego roku nasze działania właśnie wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tutaj w Ostrowitem oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.